Czyli co, mamy pierwszą historię, w której atrakcyjna, 40-paroletnia kobieta umawia się z młodszym mężczyzną, który ją zostawia. Mężczyźni myślą w inny sposób niż kobiety. Jesteśmy inni od siebie. Nie jesteśmy ani lepsi, ani gorsi, jesteśmy inni. Witajcie na drugiej stronie medalu, z tej strony, Paweł, kłaniam się. Dzisiaj zajmiemy się analizą czegoś, co zostało absolutnie wymyślone z palca, nigdy nie miało miejsca i tak dalej, ale chodzi o to, że tych wiadomości jest coraz więcej, i ludzie, którzy piszą artykuły. Staram się wpasować pewną grupę odbiorców. Grupą odbiorców, na przykład gazety.pl, nie są osoby młode. Młodzież nie czyta gazety.pl, Onetu, WP, nie kupuje faktów, nie kupuje w ogóle gazet. Młodzież czyta Facebooka i TikToka. Generalnie nie będziemy się na tym rozwodzić na temat pułapu intelektualnego i jakie wartości te media ze sobą niosą, bo tam jest mnóstwo fajków, ale w dzisiejszych czasach naprawdę nie opłaca się prowadzić rzetelnego dziennikarstwa. Sprzedają się emocje i na tym się zawsze bazuje i, i tak było generalnie... Zawsze, ale zawsze były jakieś zabarwienia względem faktów i względem nauki, co ma na ten temat do powiedzenia. W dzisiejszych czasach to już w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Dlatego staram się dalej prezentować jakiś racjonalny głos i pogląd w tej sprawie. Aktualnie będziemy sobie obserwować sytuację, w której pani redaktor Paulina Dudek chciała napisać artykuł na temat starszych kobiet po 40 i tego, że mogą sobie radzić w życiu matrymonialnym nawet po fiaskach i generalnie zaczęła informację od tego, że istnieje coś takiego jak sexual market value, czyli to jest hmm, coś w rodzaju licznika Twojej atrakcyjności względem marketu na Tinderze na przykład czy innych apkach, nie? Co warto by było sprecyzować. Tinder w Polsce jest nadal używany jako aplikacja, już tak rzadko, ale nadal jest używany jako aplikacja matrymonialna. Tinder za granicą jest aplikacją keksualną. Po prostu jest to pyszne.pl dla ludzi, którzy mają ochotę na jednorazówki i tyle. Oczywiście są z tego związki i tak dalej, ale realnie jest to po prostu keks. Nic więcej. Tam są tak wygórowane standardy, że sami zresztą zaraz zobaczycie. W każdym razie, starsze kobiety po ścianie mają powodzenie. I to jest założenie tego całego artykułu na dzień dzisiejszy. Ale najpierw sobie sprecyzujemy, czym w ogóle SMV. SMV według tej pani zostało stworzone przez pseudonaukę, za pomocą której Incele na Tinderze i różne grupy w social mediach informują cię, że po 30 twoja wartość na rynku randek nie jest żadna. Ok, więc na samym starcie. Jeżeli Psychology Today jest pseudonauką, a wykres, to jest właśnie wykres atrakcyjności względem różnorodności płciowej. Różowe to są kobiety, i tutaj jest mniej więcej 40 lat. Czy ja to mogę przybliżyć jakoś? Mogę. Niedużo, ale mogę. W każdym razie, tutaj jest wykres, na czarno zaznaczymy na czarno. Pik macie, jeżeli to jest pik, to w tym momencie jest to okres mniej więcej 20 do 25 lat. To jest Psychology Today, to jest rzetelny magazyn naukowy. A, źródło jest poniżej, zaraz Wam pokażę, tylko zmienię. A, I teraz tak. Kobiety mają swoje źródło atrakcyjności mniej więcej od 15 roku życia, bo biologia do mniej więcej zaczyna się spadek. Tak, powiedzmy, że jeżeli tutaj by była norma, bo wiadomo, 18 lat w coś w tym stylu, tutaj w tym momencie by było około 35, tak, bo to jest 20, to jest 30, to jest 40. Więc tutaj byśmy mieli za 35 lat mniej więcej. Mężczyźni natomiast mają swój okres atrakcyjności, który przypada na wiek od 30, wygląda na to. Wygląda na to, że swoje szczyty osiągają przy 30, najprawdopodobniej. Można by było w ten sposób założyć, myślę, że od 25, a nawet ciągnie się uf, uf, dalej, dalej, do 50. Nie byłbym, tak, nie byłbym aż tak skory, tak rzetelnie tego uznawać, ale to jest magazyn naukowy, więc y, mają jakieś podstawy ku temu. Ja uważam, że między 25 a 45 lat to facet miałby swoje największe szanse na zaistnienie w tym przedziale właśnie. Tutaj mamy mniej więcej, to jest, i teraz tak, 25-45 lat, tak, to jest w Psychology Today. kobieta powiedzmy mniej więcej 15, 15 a 30, niech będzie, niech będzie 30 nawet, nie? Sprawdźmy sobie, co na ten temat mówią incel'e. Dobra, tu mamy wykres Incelowskiego, twórcy Rollo Tomasi. Znaczy, mówię Incelowski, bo kobiety lubię zaznaczać w ten sposób. Jeżeli mężczyzna ma standardy i wymagania, to jest przegrywem i Incelem, bo nie uprawia seksu według nich. Problem jest w tym, że jeżeli chodzi o, o, o środowisko redpillowe, to ja wszystkich znajomych, jakich posiadam, w środowisko, w jakim się obracam, to to są zamożni faceci, w moim wieku mniej więcej 36-40 lat, ja mam 36, wysportowani którzy dbają o siebie, regularnie uprawiają sport, chodzimy na siłownię, ja na przykład nie piję w ogóle alkoholu, większość z moich znajomych też nie, nie mamy używek, mamy świetne życia i wszyscy mamy młode partnerki. Strasznie cele z nas generalnie. Ale wracając do tematu. To jest wykres właśnie roli Tomasiego, przed chwilą pokazałem wam psychology tutaj i zobaczcie, jest fajne zbieżności. Nie? Tu jest 15 lat dla kobiety, zmienię może kolor. Żeby było bardziej widoczne. I kończy się pik na 30 latach, tak? Czyli mamy 15,30 szczyt forma atrakcyjności 23 lata. Więc żeby. no 15 to jest tam wiek dopuszczalny, ale realnie powiedzmy, że tam od 18 roku życia do powiedzmy, tak mniej więcej też, żeby było w, w, w połowie, do, do 27-28, coś w tym stylu. Nie? Więc to jest szczyt atrakcyjności dla kobiet. Dla dane jeszcze zaczyna się od 30 roku życia i kończy, no teoretycznie też na tym 50, więc raczej zbieżność z psychology today jest jakaś. Tak jak już powiedziałem, tak rzeczywiście. No to jest tam 50 rok życia. Bardzo podobne są te wykresy w ogóle. I jeżeli chodzi o to SMV... No to widocznie tak jest, skoro magazyny naukowe to uznają. Więc e, co, z tym, co z tą pseudonauką? Gdzie ona jest? Gdzie jest jakieś źródło tej pseudonauki? Nie ma. Bo to wszystko jest po prostu wyssane z palca. Dlatego. Cała bohaterka jest również wyssana z palca i całą, cała reszta bohaterek. Także jeżeli chodzi o SMV, to sobie już w miarę uściśliliśmy. Są to źródła naukowe. Żeby było jeszcze, to pokażę wam dostęp. Eee... Aha, aha, okej, okay, dobra, tu jest link. A, nie, nie kończący się, jak go gdzieś znajdę, w każdym razie jak gdzieś znajdę, to się do tego odniosę, to było jest i będzie w każdym razie, wracamy do tematu Alicja ma 41 lat jej SMV wyliczono na półtorej na 10 no i związała się ze ślicznym kolegą, młodszym o 12 lat, rytuał przejścia zaprowadził do lustra, każdy chciałby cię puknąć i tak dalej tutaj wspaniała Wspaniała historia. Pani Alicja, oczywiście, na początku spotkała się ze starszym facetem, który miał wąsy, brzuch i prezentację jak ryby na wędce, więc załamała się. Potem obniżyła swoje standardy, znaczy zawyżyła wręcz, bo chciała mieć młodszego mężczyznę i znalazła w przedział 28-43. Przez ostatnie dwa lata rozmawiała z około 30-40 facetami, umówiła się z kilkunastoma, tylko dwaj byli od niej starsi. Nie umawiam się. Na sek, wtedy mogłabym iść na setki. Okej. Okay, dobrze. Więc spotkała tego młodszego Antka o 12 lat. I postanowiła zaryzykować. I stwierdziła, że to jest ten mężczyzna i ona go przedstawi rodzicom. I wiecie co się stało? Jak go usłyszał, to powiedział, że on nie jest zainteresowany. To bez sensu. Ty nie chcesz dziecka za 10 lat, a co jak zakocham się innej, wtedy cię zostawię? No, no, rozstanie rozsądku. I ja ona to zrozumiała. Czyli co? Mamy pierwszą historię, w której... Atrakcyjna, paroletnia kobieta umawia się z młodszym mężczyzną, który ją zostawia. to fakt, gdzie jest ta logika? Pani redaktor, to nie tak miało wyglądać. Gdzieś tu coś zostało popełnione, jakiś bubel. No dobrze. Mieli chwilę słabości i miała kolejną relację z chłopakiem młodszym o 16 lat. Trwała ta relacja półtorej roku. Nie poznaliśmy siebie w, na, portale, na żadnym portalu Tylko w pracy, okej, okay, Romeo i Julia Ale potem też się wycofało, stali się niedawno Alicja wciąż liżerany, what the fuck No panie redaktor, to jest tak nie może być Grażyna ma myśleć, że młody mężczyzna Będzie dla niej zawsze I tych młodych mężczyzn atrakcyjnych Wysportowanych z sześciopakiem jest pełno Jak panie redaktor może popełniać Taką gafę, to jest, to jest nielogiczne Zwolnio panią, zanim można to nie może tak pisać Grażyna Otyła, brzydka nic sobą nie reprezentująca, nie mająca żadnych pasji Ma mieć mnóstwo adoratorów Proszę tak pisać Inaczej się nie da Lecimy sobie dalej Edyta nie wygląda na swoje 52 lata No to ja wyglądam na 20 w takim razie Dojrzała, apetyczna, buzia brzoskwiniowa to jest takie, wiecie, to jest takie słowo zastępcze na Jest otyła i brzydka. Po prostu. Nie? Buzia brzeskwiniowa, apetyczna. No, na pewno, nie. Chyba dla wygłodniałych wilków. Okej. Okay. Co tu mamy dalej? A, to jest ta historia cudowna. Adorował ją jak nikt nigdy wcześniej, był z innego miasta, był z innego miasta, przyjeżdżał, e, z, zjawił się z kwiatami, odwoził taksówką, jakoś dotarł do niej w ogóle, nigdy nie zgodził, żeby płaciła za siebie. Był męski, szarmancki, podobało mi się, nie pasował tak, ale do hotelu nie poszliśmy. Panowie, nawet pani redaktor podświadomie pisze, że miły facet nie dostaje dingusa. Nie, 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 da, nie daje po prostu. Nie. Pani mu nie da tego. To jest logiczne. Płacisz, simpujesz, za bardzo się starasz, nie dostajesz. Kto dostaje? Ham, niemiły koleś. Po prostu bezczelny typ. Nie? Ten, ten typ dostaje. Serio? Tak jest. Teraz No i oczywiście okazało się, że wyszło na ten wyjazd, zaliczkę z pracy. Koleś, jak to oglądasz, jak simpujesz do lasek i piszesz im, jak one są słodkie na internecie, to właśnie jesteś takim typem. Serio. Będziesz płacić za te kolacje, będziesz płacić za te wyjazdy, będziesz starać się, będziesz szarmacki. Szarmackość dzisiejszych czas nie idzie, się nie sprawdza. Kodeks dżentelmeński to jest kodeks białorycerski praktycznie. Otwierać drzwi i to może tylko swojej kobiecie. Innym kobietom tego nie robisz. Dlaczego? Czy ktoś dla ciebie w ten sposób postępuje? Czy ktoś stawia cię na piedestale za to, że masz inną płeć? Zwarywałeś? Weźcie szany stary. Ok. No i oczywiście do hotelu nie poszli. Wydałeś kasę. Nie dostałeś niczego w zamian. Logic No i miała sporadyczny kontakt, ale wie, że gdyby tylko zmieniła zdanie, zjawiłby się tego samego dnia, by z nią być. No bo jest beta orbiterem. Jest po prostu stulejarzem. I to jest właśnie prawdziwy Incel. Nie poruchał. Jest w mimowolnym celibacie. To jest Incel. A nie koleś, który się szanuje i wyznacza jakieś standardy. Drugi był hindusem, młodszym o 12 lat. Ojej, oh yeah, książę Orientu. E, na Facebooku prawił komplementy, potem wysyła zdjęcia Benisa. <grym> Zablokowała go, bo tego nienawidzi. Jasne. Kilka miesięcy potem odblokowała, jednak Benis był wystarczającym. No i zaczęli się spotykać. Jesteś piękna, chodźmy na kawę. Myślała, czemu nie? Ale szybko się zmieniło, bo kończyło się pozwolenie na pobyt w Polsce i szybko zastąpił komplementy oczekiwaniami. I kazał sobie pożyczać kasę, kasę nigdy nie oddał, olał i tyle. Potem wyjechał, pisał jeszcze, że jest piękna, i w ogóle, bo chciał wrócić do Polski. Czyli co, piękna brzoskwinka apetyczna, jednak nie ściąga nawet hinduskiego Benisa krótkiego. Well, welcome to the real world. Magda jest dalej. Magda opowiada wszystkim. Husajna poznała przez Instagram. Mieszkali w Berlinie, on pochodził z Iranu. On był młodszy. 25 lat, ona 36. Wszystko było super. Dopóki nie poznali jego znajomy. I ci znajomi powiedzieli, że no, Husain ma sugarmami. No, ale ona mówi, że ona nie płaciła. Dla jej znajomych też był tojbojem. No Magda mówiła, że ona mu nic nie sponsorowała. No, i generalnie to, co mnie w nim ujęło, marzycielstwo okazało się nieżyciowe. Bujał w głowu, z głową w chmurach, nigdy nie przychodził na czas, miał dziwne przekonania. E, myślał, że Niemcy się nie kłócą. Był skrajnie zazdrosny, nie chciał, żeby kiedykolwiek chodziła bez niego, a broń Boże, na basen. Muzułmanie nie pozwalają swoim kobietom chodzić na basen. Tyle. I, i, i to jest po prostu inna kultura. Muzułmanie nie pozwalają swoim kobietom praktycznie na nic. Kobieta jest dla mężczyzn w islamie. Czasami mam wrażenie, że islam jest całkiem dobrym religią. Generalnie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale na przykład, jeżeli chodzi o rozwinięte kraje muzułmańskie, to tam jest naprawdę patriarchat, skrajny patriarchat i, i takie kraje sobie absolutnie radzą. I są bogate. Popatrzmy bo na przykład na Abu Dhabi, popatrzmy na przykład na Emiraty Arabskie i no, w Dubaju na przykład. Absolutnie bogate kraje, wszystko sobie razem. Wystarczyło tylko ogarnąć swoje społeczeństwo i nie, nie doprowadzać do rozwiązłości seksualnej. Zresztą będę o se rozwiązłości seksualnej rozmawiać na podstawie książki, która masz prawie 100 lat, nie? A to za chwilę, znaczy za jakiś czas. W każdym razie. Hmm... No i Hussein chciał mieć dziecko za 10 lat, to dla niej było za późno. O je, biologia wskoczyła, jak mi przykro. Hmm. Kolejny dowód w takim razie, że, że się nie udało. No, ale dowodem na to, że rację z młodym mężczyzną może się udać, jest historia o, o, historii Oli i Marcina. Oni generalnie sobie poradzili, On jest, ona ma 43, Marcin ma 27, razem są od 7 lat, firmę założyli i tak dalej. Czyli suma summarum wygląda to w ten sposób, że realnie, obojętnie jak bardzo napiszemy, że to się udaje, że to wychodzi, to tak naprawdę to to nie wypala. Biologia w tym momencie ma swoje działanie, funkcjonuje w taki, a nie inny sposób, i nie da się inaczej tego po prostu przeskoczyć. Ale tam mam jeszcze jeden bardzo fajny przykład, że starsze kobiety nie mają powodzenia. Nie mają powodzenia w kwestii związków, mają powodzenie w kwestiach łóżkowych. Ta jedna, jedna bohaterka pisała o tym, że miała kilkunastu, kilkudziesięciu, trzydziestu czy czterdziestu w ciągu kilku lat. Jezu, chryste, taki przebieg to nawet śmieciarka nie ma. W każdym razie zobaczcie sobie, bo to jest bardzo fajna informacja. To jest Paulina Poryskowa. Ona jest byłą supermodelką. Ma w tym momencie naprawdę ekstra supermodelką. I, I ma w tym momencie 57 lat. To jest osoba, która nie używa botoksu, yy, tym, kwasu hialuronowego i tak dalej. Ona jest naturalna generalnie. Ona, jest, ona była, była młoda, to była ultra atrakcyjna. Spróbuję wam znaleźć jej zdjęcia z młodości. Paulina Poryskowa. Generalnie, jeżeli chodzi o kobiecość, to, to seria, ona nie była, ona była bardzo atrakcyjna, moim zdaniem. Na, jako naturalna kobieta cholera nie mogę znaleźć jakichś super zdjęć z młodości. Wiadomo, 57 lat to, to ciężko jest. Y young. Może będzie. Hmm. Dobra. Wiadomo, gusta to są kwestie sporne, każdy ma swoje, każdy wybiera po swojemu, ale e, dla mnie jest bardzo atrakcyjną kobietą, naturalną przede wszystkim i to, i to sobie bardzo cenię. Nie lubię tych plastikowych lasek. W każdym razie, e, Paulina miała, ma 57 lat i mówi wprost, że życie randkowe w tym wieku jest do dupy, że wszyscy faceci już mieli jej koleżanki. To jest cały artykuł na ten temat, jeżeli będziecie chcieli sobie sprawdzić na glamour, nie wiem w ogóle, że glamour postanowi coś takiego opublikować, nie? Um, to, jest, to, to jest nierealne w tym momencie dla wielu osób to jest prawie 60-letnia osoba, która jest nadal atrakcyjna i nikt z nią nie chce być na stałe no owszem, do łóżka pójdą, ale relacji z tego nie będzie I, i to jest właśnie cała kwintesencja tego mężczyźni myślą w inny sposób niż kobiety jesteśmy inni od siebie, nie jesteśmy ani lepsi, ani gorsi Jesteśmy inni. My myślimy w praktyczny sposób. Mamy też zupełnie inne strategie reprodukcyjne. Gdyby nie istniała, nie istniała instytucja alimentacyjna oraz małżeńska, to gwarantuję wam, że burdel, który by się odstawiał w tym świecie, byłby adekwatny do tego, co teraz kobiety próbują zrobić z mężczyznami i ze sobą generalnie, jak bardzo próbują się uprzedmiotowić. Gdyby nagle okazało się, że mężczyzna nie musi płacić alimentów ani się żenić, żeby mieć kobietę, to Wszystkie dzieci w jednym mieście prawdopodobnie pochodziłyby od kilku panów. Tak by było, naprawdę, gdyby nie było żadnego problemu w tej kwestii. Nasza, nasza strategia reprodukcyjna to jest poligamia. Mężczyzna produkuje bardzo dużo spermy w ciągu całego swojego życia. W ciągu dnia produkuje miliony spermy praktycznie. I um, eksperyment. E hmm. Mm, nie pamiętam jak to się nazywało, chodziło o kurczaka Ty z, z widzów na pewno mi przypomni chodziło o to, że, yy, że kogut mógł uprawiać seks z wieloma kurami, ale z jedną mu się nie chciało więc to, to jest właśnie paradoks yy, nie pamiętam, no dobra, mniejsze z tym w każdym razie na tym polega męska biologia, że mężczyźni mogą kopulować z wieloma kobietami i, i biologicznie są do tego sprawni, psychologicznie natomiast to co robią dzisiejsze media to wpajają kobietom że po pewnym okresie czasu one są nadal atrakcyjne dla mężczyzn, i ten paszkwil, który został wyprodukowany dla gazeta.pl, świetnie dowodzi osobom, które będą racjonalnie podchodzić do tego tematu, że tak nie jest. Że po czterdziestce życie randkowe jest do dupy dla kobiet. Owszem, znajdą się mężczyźni, którzy pójdą na noc. Jasne. Ale nie znajdą się czterdziestoletni atrakcyjni faceci. Nie ma takich. Generalnie polskie społeczeństwo w 50% jest już otyłe. Dlatego panowie, my naprawdę mamy swoje możliwości w wieku 35, 40 czy 45 lat. Pod warunkiem, że dbacie o siebie, pod warunkiem o tym, że pijecie wystarczającą ilość wody, robicie sobie badania, sprawdzacie wasz poziom hormonów, organizmu, suplementujecie się w odpowiedni sposób, przyjmujecie normalne pokarmy, nie bazujecie na syfiastym żarciu, sami sobie przygotowujecie żarcie lub jesteście na cateringach, uprawiacie sport. Pamiętajcie, że stopień ewolucji człowieczeństwa i w ogóle ludzkości nastąpił w tym momencie, kiedy kobiety zaczęły zbierać, bo dostarczyły bardzo dużą ilość antyoksydantów z nasion i z roślin, z warzyw i owoców. Mężczyźni polowali i przynosili do domu mięso oraz uprawiali ruch przede wszystkim. To stworzyło to, kim jesteśmy w dzisiejszych czasach. Jeżeli to zaniedbamy, to zostanie nam tylko i wyłącznie czytanie sfabrykowanych artykułów i nic więcej. Więc panowie, jeszcze raz, dbać o siebie, bo to jest wasza recepta na przyszłość. A panie, panie, o paniach to już powiedziałem kilka, kilka razy. Także tyle na dzisiaj.